Ciekawostka. Czy wiesz, że możesz włączyć ray tracing w Eevee? Blender domyślnie nie wspiera ray tracingu w Eevee, przez co ogólnie mówi się, że Eevee nie wygląda najlepiej, co można zobaczyć na przykład przy takich ujęciach. Z jednej strony świeci słońce, a z drugiej strony jest totalna czerń. Dzieje się tak dlatego, że nie mamy tutaj odbić światła, ale okazuje się, że możemy je włączyć i dostać coś znacznie lepszego. Pewnie nieraz pracowałeś nad jakimś projektem i stwierdziłeś, że nie masz czasu na kilkugodzinne renderowanie w Cycles, więc wypróbujesz Eevee. I jest spora szansa, że ostatecznie jednak stwierdziłeś, że mimo wszystko lepiej zostać przy Cycles, bo dostajemy tutaj dużo ładniejsze oświetlenie, które bierze pod uwagę wszystkie obiekty znajdujące się w otoczeniu twojego obiektu. Tak jak mówiłem, domyślnie Eevee nie ogarnia co to odbicia światła i jeżeli coś nie jest bezpośrednio oświetlone przez jakąś lampę, to po prostu jest całkowicie czarne. Jednak okazuje się, że znalazła się w internecie bardzo miła osoba, która zajęła się tym tematem, tworząc dodatek Eevee SSRT, czyli Screen Space Ray Tracing. O co chodzi z tym Screen Space w nazwie, to zaraz powiem, ale najpierw patrz na to. Tak wygląda scena renderowana w standardowym Eevee. A tak, z użyciem dodatku SSRT. Jest różnica, co nie? To już wygląda praktycznie tak samo jak Cycles, a dalej możemy korzystać z tego w czasie rzeczywistym, nie paląc przy tym swojego komputera. Razem z dodatkiem przychodzi do nas kilka projektów testowych, na których widać, jak to wszystko działa. Mamy tutaj taki klasyczny przykład testu ray tracingu. Nie jest to jakaś super skomplikowana scena, ale daje nam bardzo dużo informacji na temat tego, jak rozchodzi się tu światło. Tak to wygląda w Eevee SSRT. Zauważ, jak ładnie czerwony i zielony kolor ze ścian po bokach rozchodzi się po obiektach wewnątrz. A co się stanie, jak to wyłączymy? No właśnie, żadnych odbić. Wszystko zrobiło się totalnie czarne. Możemy nawet porównać to do Cycles. Więc jeszcze raz. To jest Eevee SSRT, a to jest Cycles. Różnica jest widoczna, ale według mnie jakość jest naprawdę bardzo, bardzo blisko. Ale to nie wszystko. Patrz teraz na to. Mamy taki korytarz i z góry świeci sobie słońce. Widzisz teraz animację tego słońca w czystym Eevee i w Eevee z SSRT. Które wygląda lepiej? Dla mnie zdecydowanie to z prawej. A czas renderowania jest prawie taki sam jak normalnie i zdecydowanie mniejszy niż robiąc to samo w Cycles. Dodatkowo dostajemy tutaj wsparcie nie tylko dla oświetlenia odbijającego się w pomieszczeniu, ale także refrakcję, czyli załamywanie się światła przez obiekty takie jak szkło lub woda. Widzisz to jaśniejsze coś za kulką? To jest właśnie refrakcja. Jak wyłączymy ten ray tracing, to nie zobaczysz tutaj tego efektu i całość będzie wyglądała mega słabo, bo niby mamy tutaj przezroczysty obiekt, a prawie żadne światło przez niego nie przelatuje. No dobra, ale to były takie syntetyczne testy. Zobaczmy, jak to wygląda w prawdziwych projektach. Zaimportowałem sobie tutaj parę modeli ścian i włączyłem na nich ten dodatek. Patrz na ten obszar, a ja wyłączę i włączę SSRT. Widzisz różnicę? Praktycznie zerowym kosztem wydajności zbliżamy się do Cycles, używając Eevee, ale jest małe ale. Tak jak mówiłem, ten efekt to Screen Space Ray Tracing, a to oznacza, że nie jest to taki pełny ray tracing jak powiedzmy w Cycles. Ten tutaj jest ograniczony o tyle, że działa tylko wtedy, gdy wszystkie potrzebne obiekty są widoczne na ekranie. Obrócę teraz kamerę w ten sposób i cały nasz efekt zniknął. A to dlatego, że nie widzimy już ściany, od której to oświetlenie powinno się odbijać. Nie jest to więc idealne rozwiązanie, ale myślę, że może uratować sporo projektów i działa zarówno w realistycznych scenach, jak ta, którą widziałeś przed chwilą, albo na przykład ta, ale także w tych bardziej stylizowanych. Jedyne, co musimy zrobić, aby zacząć używać tego efektu, to przejść na stronę podaną w opisie, kliknąć tutaj kod i download zip. Wtedy pobierze ci się taki pliczek. Wypakuj go i odpal jakiś projekt. Tutaj wszystko z miejsca działa i nie musimy nic więcej robić. Ale jeżeli pracujesz na swoim projekcie, w którym nie masz tego dodatku, to wystarczy, że wejdziesz w menu File, Append, wybierzesz jeden z pobranych projektów, wejdziesz do Node 3 i wczytasz Principled BSDF SSRT. I już. Teraz tylko wchodzisz do materiałów, odpalasz menu Add i w sekcji Group powinien być widoczny ten nowy efekt. Każdy obiekt, do którego przypiszesz taki materiał, będzie brany pod uwagę podczas obliczania tego ładniejszego oświetlenia na twojej scenie. Plus tego rozwiązania jest taki, że mamy tutaj pełną kontrolę nad tym, jak mocno ten efekt jest widoczny. Wzmacniamy go, zwiększając wartość w pierwszym suwaku. Ale uważaj, bo bardzo łatwo można z tym przesadzić i dostać coś mega, mega dziwnego. I to tyle. Korzystanie z tego jest bardzo proste i myślę, że każdy na spokojnie ogarnie, jak to działa. Sam od jakiegoś czasu wykorzystuję to przy swoich renderach, więc mam nadzieję, że dla ciebie również okaże się przydatny.